Cześć, tu Ernest. W tym filmiku powiem wam o jeszcze jednej nowej broni do Battle Royale oraz o powrocie wydarzeń R4 i Fortnite. Niedawno temu mówiłem wam o odnalezionej w plikach gry nowej broni do typu Battle Royale, a dokładnie o pistolecie maszynowym Uzi, który prawdopodobnie zostanie dodany w aktualizacji zawartości, która jest ustalona na wtorek, 8 stycznia. Wygląda na to jednak, że tu nie kończy się lista nowości w naszym orężu, ponieważ Lucas7 Yoshi doszukał się jeszcze jednej broni, która jest poświęcona typowi Battle Royale. Mowa tu o mrozie zakamuflowanej sneberce z tumikiem. Sam model bez tumika mogą już kojarzyć graczy z Ratowania Świata, ale wersja tej broni z tumikiem siedzi w plikach gry z pod tytułem Athena, czyli nazwie kodowej dla plików dla trybu Battle Royale. Ikona tej broni to nie wszystko, ponieważ gotowe są już nawet dźwięki dla tej broni. Posłuchajcie sami. Brzmi groźnie. Ten sam wydobywca danych dał nam także znać, że pliki powiązane z tą bronią pojawiły się w aktualizacji 7.10, czyli już ponad 2 tygodnie temu. A do tego są już gotowe statystyki tej broni. Występowałaby ona w klasie legendarnej i epickiej. I odpowiednio do klasy, ta snajperka zadawałaby 105 lub 100 punktów obrażeń, z mnożnikiem obrażeń w głowę równym 2,5. I to tyle, ile wiemy na temat tej broni. Może zostać dodana tak samo, jak to było ze Skyrim z tumikiem, czyli dopiero za 2 tygodnie, albo w nadchodzący wtorek zamiast Uzi czy deskolotki. Poza tym, zespół Fortnite dał nam znać o wydarzeniu R4 Fortnite, pisząc: podaliśmy nieprawidłową datę zakończenia wydarzenia R4 Fortnite i uważamy, że rekompensata w postaci lotni korektor nie była wystarczająca. Po dalszej dyskusji decydowaliśmy, że wydarzenie powróci w przyszłym tygodniu i potrwa do 15 stycznia, do godziny 9 czasu polskiego. Udostępnimy również część najpopularniejszych trybów okresowych, które były dostępne podczas tego wydarzenia. Gracze, którzy nie mogli ukończyć wyzwań, będą mieli kolejną szansę na zdobycie wszystkich nagród. Przez cały okres trwania tego wydarzenia będą dostępne wszystkie wyzwania. Niestety postępy w częściowo ukończonych wyzwaniach muszą zostać resetowane. I to oznacza, że wyzwania i nagrody 14 Fortnite powrócą w przyszłym tygodniu i potrwają do 15 stycznia. Twórcy gry w tym poście dodali też, że postępy w częściowo ukończonych wyzwaniach muszą zostać resetowane. I uwaga! Nie oznacza to, że stracimy nasze przymioty, tylko że wyzwania, które zaczęliśmy, ale ich nie ukończyliśmy, zostaną zresetowane. I to tyle! Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym!